Dzień dobry. Pan Purkłapa, którego widzicie na tym zdjęciu, na tym portrecie pamięciowym, nie mógł przybyć osobiście, ponieważ prowadzi kolejne badania terenowe, które mają na celu naprawę świata. W ostatniej chwili poprosił mnie i ja się zgodziłem in a heartbeat. Nazywam się Paweł Potoroczyn. To nie jest pseudonim. Ja się naprawdę tak nazywam. 1200 punktów w skablu. Gdyby się okazało, że powinienem jakoś zwięźle przedstawić pana Purkłapę, powiedziałbym niezależny badacz, wynalazca, filantrop, rentier, przy tym bardzo trzeźwy racjonalista, bardzo trzeźwy realista, który na pytanie, czy ta szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta, zawsze odpowie, ta szklanka jest dwa razy za duża. Niezależność pana Purkłapy wiedzie się z licznych patentów, które posiada, które kontroluje. Chacharyna, śmiechosteron, chachaceum, wesołofren, chichiskorbina i kokaina są dostępne w każdej chachaptece. W pastylkach, w syropach, w kropelkach, w czopkach. Tak powstają fortuny. Jakiś czas temu pan Purkłapa uznał, że tak się dłużej nie da i trzeba z tym coś zrobić. Musiał tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest to coś, z czym trzeba coś zrobić. Jako idealista uznał, że świat jest przeciążony problemami, ale jako trzeźwy realista uznał, że nie podoła im wszystkim. Można oczywiście skonfrontować 100 wyzwań współczesności za pomocą 100 kolejnych innowacji, ale to zajęłoby dziesięciolecia, a pan Purkłapa ma już swoje lata. Uznał zatem, że należy zaprojektować takich kilka posunięć, kilka strzałów, kilka akcji, które rozwiążą 90, 80, 70%, a może tylko połowę utrapień świata. Dotychczas kolejne podróże studyjne pana Purkłapy potwierdziły jego hipotezę, że światem rządzą trzy dramatyczne deficyty, które degradują tkankę społeczną jak złośliwy nowotwór. Deficyt szacunku, deficyt dumy i deficyt czasu. W sieci bez trudu znajdziecie katalog wynalazków i regulacji, za pomocą których pan Purkłapa reguluje świat. Prosił mnie, żebym korzystał z jego notatek. Tymczasem podzielił się z wami inną, nie mniej ważną częścią jego dorobku. Pewien genialny skrzypek, któremu się nie chciało ćwiczyć i z lenistwa został Albertem Einsteinem, powiedział, nie wszystko, co się liczy, da się policzyć i nie wszystko, co da się policzyć, się liczy. Podobnie jak wielu innych uczonych, pan Purkłapa ma swoje obsesje i swoje natręctwa. Jego szczególną pasją jest idea porządku, idea porządku w ideach. Dlatego uznał, że zreperować da się tylko to, co da się policzyć, zważyć i rozdzielić. Mane, tekel, fares. Pan Purkłapa, który sam jest zdolnym pianistą, ale z lenistwa został panem Purkłapą, powiada tak. Wszystko, co warto policzyć, da się policzyć. Wszystko, co da się policzyć, warto policzyć. W trakcie badań terenowych nad deficytem szacunku pan Purkłapa szybko zrozumiał, że ten deficyt wiedzie się z narzekania. Potrafimy narzekać na wszystko, nawet na brak powodów do narzekania. Logiczna konkluzja, jeżeli można narzekać na wszystko, to znaczy, że nic nie zasługuje na szacunek. Narzekanie to religia. Taki sam system wierzeń i praktyk określających relacje między jednostką a tym, co poza ludzkim doświadczeniem. Narzekanie to religia, szerzej znana jako dodupizm.
Podczas tych rozważań jako produkt uboczny pan Purkłapa policzył i zważył empatię, a wyskalował ją w przytulach. Okazać zainteresowanie życiem wewnętrznym Leminga, 0,5 przytula. Podać rękę przyjezdnemu kibolowi i zapytać, jak się miewa, 1 przytul. Wskazać mu drogę na stadion, 3 przytule. Wpłacić za niego kaucję, 10 przytuli. Sprzątnąć z chodnika gówno po psie przewodniku niewidomego, 25 przytuli. Przygarnąć dziennikarza zwolnionego z TVP, 100 przytuli. Przygarnąć aroganckiego dziennikarza zwolnionego z TVP, 500 przytuli. Przygarnąć lisa, 2 mega przytule, bo to się kwalifikuje jako ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem. Naprawić świat, giga przytul, zbawić ludzkość, peta przytul, dać się ukrzyżować, tera przytul. Zupełnie przy okazji, właściwie jako produktu ubocznego, pan Purkłapa opracował algorytm pomiaru agresji, przytule ujemne, czyli w pierdole. Na przykład wybuczeć urzędującego ministra kultury podczas galowego koncertu w Filharmonii Narodowej, 1 przytul. Pokazać, gdzie stało ZOMO, 5 pierdoli. Politycy w telewizji, 20 wpierdoli. Hejt w internecie, 30 wpierdoli. Męczenie zwierzątek, 50 wpierdoli. Wywołać bijatykę na stadionie, 100 wpierdoli. Wywołać wojnę, 1 000 000. Wygrać wojnę, 1 000 000. Ukrzyżować, 1 000 000000. Skala jest otwarta. Podobnie jak ludzka inwencja. Aby przeprowadzić miarodajne studia nad deficytem dumy, pan Purkłapa musiał najpierw uporać się z jej definicją. Gdzie się tu mam? Duma to być i mieć w rozsądnych proporcjach. Duma to równowaga zaspokojonych potrzeb i potrzeby spełnienia. Pan Purkłapa zmierzył dumę i dla porządku oraz metodologicznej poprawności również wstyd. Posłużył się najprostszą z możliwych skal, uwzględniającą wszystkie krzywdzące stereotypy i suchary. Według pana Purkłapy dumę mierzymy w Polakach, a wstyd w Niemcach, na skalach obrzegowej rozpiętości. To znaczy, 1 Polak równa się mieć tylko dumę, 0 Polaka równa się nie mieć dumy za grosz. 1 Niemiec równa się mieć tylko wstyd, 0 Niemca nie mieć wstydu za Feniga. Z rozpędu pan Purkłapa zmierzy jeszcze pychę, bo mu z obliczeń wyszło, że ten pomiar musi być trójwymiarowy, gdyż pycha ujawnia się wówczas, gdy stężenie dumy i zanik wstydu jednocześnie osiągają wartości biegunowe. Pychę odtąd wyrażamy w ruskach według następującego algorytmu. 1 rusek równa się 2 Polaki do sześcianu razy minus 1 Niemiec w kwadracie. Ale pan Purkłapa nie poprzestał na tym, bo z kolejnych pomiarów wyszło mu, że dla równowagi systemu należy jeszcze wyskalować obciach. Na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, co to obciach, mam tu definicję. Obciach to anachroniczna moda potraktowana z groteskową powagą. Obciach to moda, która wyszła z mody. Obciach to klimakterium mody. Obciach mierzymy w sucharach. 1 suchar opowiedzieć kawał o Niemcu, Rusku i Polaku. 2 suchary obejrzeć odcinek M jak miłość. 3 suchary regularnie oglądać M jak miłość. 4 suchary czytanie tabloidów. 5 sucharów klikanie w pudelka. 6 sucharów czytać z kartki na TEDxie. 6¾ suchara zorganizować TEDx bez promptera.
7 sucharów w TVN24 popisywać się totalną i wyczerpującą niewiedzą na każdy temat, zamiast powiedzieć, nie wiem, muszę o tym pomyśleć. 8 sucharów stać nie tam, gdzie ZOMO. 9 sucharów podpalanie tęczy. Obciach nie zna umiaru, więc 10 suchar jest jeszcze przed nami. Podczas badań terenowych nad deficytem czasu pan Purkłapa bardzo szybko zrozumiał, że to jest najsprawiedliwiej podzielony deficyt na świecie. Wszyscy narzekają, że mają go za mało. To natchnęło pana Purkłapę, żeby opracować narzędzia pomiaru straconego czasu. Opracował jednostkę zmarnowanego czasu, tak zwany POTEM, i wyskalował od 1 do 100. Szukanie tej drugiej skarpety. Jeden potem. Szukanie wolnego miejsca do zaparkowania w centrum miasta w godzinach szczytu. Dwa potemy. Szukanie free Wi-Fi na przedmieściach obcych miast, żeby sprawdzić ilość lajków. 5 potemów. Szukanie dziury w całym. 10 potemów. Obrażanie się na świat. 20 potemów. Zazdrościć czegokolwiek tym wszystkim biedakom, którzy mają tylko pieniądze, 30 potemów. Zazdrość w ogóle, 36,6 potema. Lajkowanie bzdur, 40 potemów. Czekanie na lajki, 50 potemów. Kryzys wieku średniego, 60 potemów. Niebezpieczne związki, 70 potemów. Beznadziejne związki, 80 potemów. Odkładanie życia na później, 100 potemów. Dla zachowania symetrii i równowagi pan Purkłapa zaprojektował jednostkę pomiaru czasu zaoszczędzonego, znaną jako teraz. Ponieważ czas znacznie łatwiej trwoni się niż oszczędza, pan Purkłapa wyskalował te razy w gradacji malejącej. Jeden teraz wylogował się z sieci na trochę. Pół teraza odłożyć obie skarpety razem na swoje miejsce. Decy teraz odfrendować wszystkich debili. Centy teraz jednorazowo komuś czegoś nie zazdrościć. Mili teraz wziąć metro zamiast samochodu. Mikro teraz wsiąść na rower zamiast dymać na piechotę. Nano teraz prysznic zamiast kąpieli. Femto teraz wytrysk zamiast ejakulacji. Nawet jeśli trwa tyle samo, to zawsze 3 litery mniej. Atto teraz policzyć i dodać potemy. Zepto teraz nie liczyć zaoszczędzonych terazów. Na koniec jeszcze raz przepraszam w imieniu pana Purkłapy, który prowadzi kolejne badania terenowe nad ostatnim wielkim deficytem, deficytem poczucia humoru. Nie da się naprawić świata bez poczucia humoru. To coś, co koniecznie należy policzyć, zważyć i rozdzielić skalę tego wyzwania nie pozwoliła panu Purkłapie być dzisiaj z nami. Prosił, żeby przekazać wam życzenia szczęścia. Gdybyście nie wiedzieli, co to takiego, mam tu gdzieś w notatkach jego definicję. Szczęście to równowaga między sensem życia a kosztami utrzymania.